Ponad 70 osób wzięło udział w 5. Jaworskim Biegu Niezłomnych. Biegniemy 1963 metry, 5 kółek powiedzmy, i na mecie każdy otrzyma medal pamiątkowy z okazji Dnia Niezłomnych. Dzisiejszy dystans 1963 metry ma upamiętnić rok śmierci ostatniego z żołnierzy wyklętych, niezłomnych, który zginął w walce, Józefa Franczaka, pseudonim Lalek. A dla przypomnienia, to żołnierze niezłomni, wyklęci, byli to żołnierze, którzy po II wojnie światowej nie złożyli broni i walczyli z próbą sowietyzacji naszego kraju. Przybyłem tu zgodnie z tradycją uczcić pamięć niezłomnych. Także chciałem się jakby przyłączyć duchem i walką z kolegami, z koleżankami, no, w ten ładny, piękny dzień. No, biegliśmy dla niezłomnych w tym roku, bo warto ogólnie pamiętać o historii naszego kraju. Ciężko było? Nie. Nie? Widać, że forma jest. Super. Gratuluję. Dziękuję. Jak wrażenia po biegu? Bardzo dobre. Fajnie się biegło. Cieszę się, że mogę dzisiaj tu uczestniczyć, bo to jest taka symboliczna data. Wszystko dobrze. Także mam medal, udało się, jestem zadowolona, dziękuję. Bardzo fajny bieg, bardzo fajna impreza. Świetna sprawa, że coraz więcej rzeczy się w ten sposób organizuje. Aktywuje się też ludzi, którzy nie biegają na co dzień, na przykład ludzi, którzy są patriotycznie nastawieni w tym, jeżeli chodzi o tą imprezę, mogą przyjść i się przebiec, ponieważ tak jakby tutaj jest impreza biegowa z naciskiem patriotycznym. Także można aktywować też osoby patriotyczne do biegania. W drugą stronę, wszyscy, którzy lubią biegać, mogą sobie po prostu strzelić bezpłatny trening, tak jak my to robimy. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo lubimy spotykać tutaj ludzi. Jest świetna ekipa na wszystkich takich biegach. W ogóle ekipa biegaczy, cała grupa biegaczy jest świetną grupą. Każdemu gratuluję, bo każdy z Państwa jest zwycięzcą i kolejna edycja już za nami z udziałem licznej młodzieży. To jest bardzo ważne, żeby pamiętać o historii naszego kraju, ale przede wszystkim budować ją konstruktywnie i pozytywnie, a sport absolutnie daje nam taką szansę.